Studenci mogą się spodziewać przede wszystkim kontaktu z nowymi technologiami. Technologiami, które pozwalają szybko pozyskiwać dane, tworzyć nowoczesne modele obiektów, no i nauczą się z pewnością podstawowych technik programowania, tworzenia nowych aplikacji, tworzenia nowych rozwiązań, metod przetwarzania, analizy dużych zbiorów danych, no i wykorzystania tej wiedzy w profesjonalnych zastosowaniach, w zastosowaniach, które pozwolą im podjąć pracę w różnych branżach, które wykorzystują nowoczesne technologie. Tutaj mamy zestawy HoloLens, są to takie okulary, które pozwalają nam widzieć świat rzeczywisty i dokładają treści generowane komputerowo. Jest to zestaw komputerowy, który pozwala dokładać treści w postaci hologramów. Jak założymy takie okulary, tak, to komputer rozpoznaje otoczenie i pozwala nam dokładać wirtualne obiekty do tego świata rzeczywistego. No i w oparciu o gesty, w oparciu o nasze ręce jesteśmy w stanie dotknąć ten wirtualny obiekt, obrócić go. Mamy możliwość modelowania różnych obiektów w naszych zastosowaniach geoinformatycznych. Coraz powszechniej wykorzystywane jest to w technologiach BIM, czyli przy modelowaniu obiektów typu budynki i infrastruktury drogowej, gdzie mamy możliwość tak naprawdę analizy stanu aktualnego, wykonania prac na przykład, tak, dołożenia treści generowanych komputerowo, sprawdzenia postępu prac. Również mamy możliwość sprawdzenia, w jaki sposób coś, co jeszcze nie istnieje, będzie wyglądało w rzeczywistości, czyli mamy możliwość przeanalizowania, czy zaprojektowane elementy będą dobrze funkcjonowały i czy będą współgrały z istniejącym otoczeniem.